Cześć, tu Kasia. Dzisiaj filmik o kolejnym typie toksycznych ludzi, czyli o narcyzie. Po tym filmiku o toksycznych ludziach, o tych, jak ich rozpoznać, dostałam mnóstwo komentarzy, zresztą możecie je zobaczyć tam pod moim filmikiem. I między nimi cały czas pojawiał się wątek po prostu narcyzów, więc jak ich rozpoznać i co z nimi zrobić. Mit o narcyzie to jest mit grecki o takim młodym, pięknym myśliwym, który poszedł do lasu, zobaczył swoje odbicie w stawie i tak się zakochał w tym odbiciu, że usiadł przy tym stawie i umarł, bo nie był w stanie porzucić sam siebie. I właśnie narcyz jest taka osoba, która jest straszliwie skoncentrowana na sobie. Jak wszyscy toksyczni ludzie, natomiast ma do tego bardzo szczególne cechy, które warto je znać, aby je rozpoznawać. Według znanej piosenki Me, Myself and I, narcyz jest taką osobą, która ma problemy tak naprawdę ze swoim wewnętrznym życiem emocjonalnym, bo ma bardzo mały kontakt ze sobą tak naprawdę. W związku z tym ma także bardzo zły kontakt w kontekście społecznym. I to są te dwie cechy, te dwa zaburzenia, które dominują w tym typie toksycznego człowieka. On cechuje się przede wszystkim tym, że jego poczucie wartości on bierze z zewnątrz. Zazwyczaj są to ludzie wychowani w taki sposób, że ich wewnętrzne poczucie wartości, które każdy z nas powinien mieć, było tak konsekwentnie niszczone, że oni są takimi typowymi ludźmi od wizerunku. Czyli to musi wyglądać, to musi się prezentować, to po prostu mają absolutną manię na punkcie tego, natomiast jest to po prostu i przeniesienie ich poczucia wartości z zewnątrz do zewnątrz. Jakie cechy ich charakteryzują? Więc to, co jest charakterystyczne dla wszystkich ludzi toksycznych, to jest oczywiście brak empatii. No bo jeżeli oni nie spotkali się z empatią, no to oni też nie okazują empatii. Czyli tak naprawdę w ogóle ich nie interesuje, co ty myślisz, co ty czujesz. Oni po prostu realizują swój plan. Druga rzecz. I tu już wchodzimy właśnie w to spektrum tych cech, które dotyczą narcyza, czyli po prostu on ma manię wielkości. On chce być po prostu najlepszy. W związku z tym, co on robi? On jest najlepszy we wszystkim. A jeżeli ktoś robi jakiś błąd, on się po prostu z niego naśmiewa. A, nie zrobiłeś tego, jak można być takim głupim, nie zrobić tego, nie zrobić tamtego, nie zrobić tego. No, jest to już pewien znak, nie? Jak ktoś się tak ciągle naśmiewa. No, oczywiście w życiu są sytuacje śmieszne, po prostu ktoś sobie tam szybciej radzi. I czasami bywa to zabawne. Ale jeżeli ktoś ciągle ma tak niskie poczucie wartości, że musi wejść na kogoś, żeby się poczuć wyżej, no to to już jest pewien znak ostrzegawczy, tak? Potrafią, trzecia rzecz to jest to, że ciągle są skupieni na sobie, ciągle gadają o sobie. Oczywiście na początku relacji potrafią cię oczarować, potrafią słać ci komplementy, żeby w zamian uzyskać te same, prawda? A ty jesteś cudowny, a ty też jesteś cudowny, a ty jesteś wspaniały. Nie, to jest, bo oni się tym karmią, oni się tym karmią, oni się tym karmią. I czasami, bardzo często jest tak, że oni dostają swoje i potem idą dalej i się nawet nie poznają po prostu. I to jest dla takiego człowieka, który się wiąże emocjonalnie w czasie, bo normalny człowiek się wiąże w czasie, to jest po prostu szokujące, ale oni tak potrafią. Czwarta rzecz, to jest po prostu absolutny fenomen narcyza, czyli to jest gaslighting. To się wzięło z takiej, ten gaslighting, to jest takie trochę nieprzetłumaczalne na polskie, ale wzięło się to z takiej sztuki, która powstała w 1938 roku o takim mężu, który chciał wpędzić żonę w chorobę psychiczną. Miał oczywiście w tym swój cel i robił przez to różne rzeczy i wmawiał jej, że ona postradała zmysły, więc ten gaslighting to jest po prostu majstersztyk. To jest majstersztyk. Oni używają tutaj bardzo takich specyficznych tekstów, czyli próbują tak jakby podważyć nasz sposób myślenia. I na przykład mówią do nas tak, przestań dramatyzować. Nie? Ty na przykład mówisz, no obiecałeś mi, że to zrobisz, że na przykład odbierzesz dzieci z przedszkola, a tutaj miałam telefon, ty tego nie zrobiłeś. No przestań dramatyzować. I następny tekst, no ty chyba jesteś nienormalna. Ty chyba jesteś nienormalna, nie? Bardzo ciekawe. Jesteś zazdrosna, jesteś przewrażliwiona i drażnią cię i prowokują, a gdy ty wybuchasz w końcu, to oni mówią, no widzisz, ty jesteś niezrównoważona psychicznie. Bo tutaj o to chodzi.
Miałam ostatnio właśnie w jednym z wpisów coś takiego, że ktoś, jakaś kobieta rozwiodła się z mężem, który był ewidentnym narcyzem i on w białych rękawiczkach całą rodzinę nastawił przeciwko niej. Całą rodzinę, mamę, teściową, teścia, siostry, braci. Po prostu działał bardzo skrupulatnie, żeby tą kobietę osaczyć i wszyscy uważali, że ten rozwód to jest po prostu jej wina, bo oni byli przecież taką cudowną rodziną. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, to jest typowy gaslighting, czyli budowanie, w odwecie oczywiście, budowanie takich wielkich, wielkich odwetowych pułapek na swoich wrogów. Czyli to są całe strategie. To są całe strategie. Ktoś by powiedział, że to jest demoniczne. To słuchaj, tak jest. Dodam, że nawet w przedszkolu moje dzieci miały do czynienia z takimi dziećmi już z narcystycznych domów, bo te dzieci się uczą tego w domu. Na przykład jedno z moich dzieci, to znaczy moje dzieci nie chodziły do przedszkola, ale jedno dziecko chodziło do zerówki w przedszkolu. I były takie dwie dziewczynki, które jak się chciały na kimś zemścić, to nie to, że go biły czy coś tam robiły, tylko robiły na przykład takie coś, że przy malowaniu pani zwracała uwagę, żeby nie rozlewać wody, bo podłoga, bo to, bo tamto. Więc one robiły coś takiego, że do tego dziecka podchodziły, na czym się chciały zemścić, jedna troszkę je przysłaniała, druga rozlewała tą wodę w odpowiedni sposób, odchodząc szybko, a ta szła do pani i mówiła, proszę panią, niech pani zobaczy, bo to dziecko właśnie zrobiło to, co pani mówiła, żeby uważać. Pani zobaczy, jaka podłoga jest zalana i ona to zrobiła specjalnie. Prawda, Gosiu? A ta jej koleżanka mówiła, tak, ja też to widziałam, ja też to widziałam. No majstersztyk, nie? No majstersztyk. I to są właśnie dzieci, które pochodzą, są w taki bardzo chłodny, zimny sposób wychowane. Dodam, że przez lata patrzyłam na wiele takich sytuacji, kiedy właśnie albo wychowywano narcyza i można było to przewidzieć, bo to właściwie można przewidzieć, że pewien typ rodziców wychowa narcyza. Albo widziałam też takie sytuacje, kiedy narcyz właśnie niszczył rodzinę. Na przykład to było bardzo, bardzo taka bliska mi rodzina. Była w takiej sytuacji, że mieszkała swoją teściową w jednym mieszkaniu, ona miała osobną kuchnię. I ta osoba po prostu była typowym narcyzem, tak jak dzisiaj patrzę. Cała uwaga miała być skupiona na niej, na jej dramatach, na jej cierpieniu. Ona właściwie była całe życie ciężko chora. Ona całe życie żyła w jakimś takim dramacie, bo ona miała być śpiewaczką operową, a przez te dzieci, przez tego męża. I to wszystko było takie dramatyczne, takie strasznie dramatyczne, że gdy zamieszkali razem, to ta rodzina po prostu odmówiła ciągłego kręcenia się wokół niej. No i co było? Zemsta. Zemsta. Cała pozostała rodzina została poinformowana o tym, że ta rodzina to w ogóle jakieś szemrane biznesy robi, że właściwie to jest przedsionek prostytucji. Dokładnie. A co więcej, jak tylko zapraszali jakichś gości, to ta osoba natychmiast dostawała ataku jakiejś apopleksji, i wrzeszczała pogotowie, 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 ponieważ to było w jednym jakby mieszkaniu takim dosyć dużym, no to trzeba było wzywać to pogotowie i właściwie całe życie zostało jakby zniszczone przez tą osobę, ponieważ ona bardzo konsekwentnie to robiła przez lata i w ogóle nie można było jej przemówić do rozsądku, ponieważ ona doskonale wiedziała. Dodam, że właśnie tacy ludzie oczywiście szukają tych ofiar, które się dają nabierać na ten ich ból albo na te ich wielkie opowieści, z tym, że zazwyczaj tacy normalni ludzie po roku, dwóch już widzą, że coś jest nie halo i się wycofują. Ale wtedy narcyz szuka sobie, że tak powiem, następnej ofiary. Więc to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. Jak widzicie takich ludzi, którzy budują takie mściwe strategie, no to zazwyczaj są to właśnie po prostu narcyzi w waszym życiu. Są emocjonalnie wycofani. To znaczy tak, oni nigdy nie nawiązują głębokich relacji, bo wszystko musi się dziać jakby wokół nich, ale po prostu potrafią oczarować na tyle, żeby kogoś wkręcić. Oczywiście dodam, że narcyz zazwyczaj przyciąga do siebie osobę albo taką naiwną, albo słabą emocjonalnie, albo kogoś, kto po prostu szuka takiej jakiejś silnej ochrony i ta silna ręka narcyza wydaje się być tą ochroną. A to jest bardzo iluzoryczne,
ponieważ narcyz wszystko robi dla siebie tak naprawdę. I on naprawdę nie chroni, tylko on używa i wykorzystuje, tak? W związku z tym teraz właśnie gdzieś na blogu czytałam taką historię kobiety, która z powodu mobbingu zwolniła się z pracy i strasznie się jej to nie podobało jej mężowi ze względów finansowych. I on zaczął wmawiać jej, że ona jest chora psychicznie, dosłownie. I gdy na przykład siedzi na imprezę i ona na przykład wracając z tej imprezy, to on jej mówił: wiesz, ty się upiłaś na tej imprezie i całowałaś się z jakąś dziewczyną. A ona na przykład na tej imprezie w ogóle nie piła, bo się źle czuła i doskonale pamiętała, co się działo. Potem ciągle wmawiał jej, że ona gubi rzeczy, przekładał je i potem jej wmawiał, że ona je gubi. I w końcu przyparty do muru zaczął się śmiać i powiedział: to takie żarciki były, ty chyba jesteś nienormalna, ty się nie znasz na żartach, widzisz? Ty jesteś jednak zaburzona. Prawda? Następny, szósty punkt to jest to, że oczekują natychmiastowych odpowiedzi na wiadomości, tak? Czyli on sobie do ciebie pisze, ty masz natychmiast odpowiedzieć. Nie? Ty masz wszystko rzucić, no bo co? Całe życie kręci się wokół niego. Nie masz swojego życia. Dodam, że oni, narcyzów dzieli się na takich kontrolujących i poniżających. No to wyobraźcie sobie. I 75% narcyzów to są mężczyźni, chociaż oczywiście narcystyczne kobiety są też, jak widać, dosyć częste, nie? Więc tak, 7. Są to mistrzowie dramatu. Czyli i ciągle jest coś tak dramatycznego, albo tragicznego, albo na co to oni nie mieli wpływ. Czasami można powiedzieć, że to są kompulsywni kłamcy, ale oni naprawdę potrafią nieźle kłamać i szukają kogoś, kto jest taki empatyczny zazwyczaj i współczujący, ale nie za mocny, który będzie po prostu pozwalał im cały czas rozgrywać te dramaty, nie? Ich poczucie siły, to jest 8. punkt, bierze się z tego, że kontrolują. Czyli poznajesz ich i oni tak wtedy, na początku jest to zauroczenie, no perfekcyjny człowiek, wspaniale. Dodam, że zazwyczaj też świetnie wyglądają, no bo wizerunek, nie? Wizerunek. I potem zaczynają, nie? Potem zaczynają ci sprawdzać komórkę i jeżeli ty nie powiesz, posłuchaj, nie i koniec, to on po prostu mówi, no ale czemu nie? Ty masz coś do ukrycia przede mną? No chyba ty masz, ty jesteś nienormalna. Przecież ja tylko chciałam coś tam. I wszystko relatywizują, nie? Wszystko relatywizują. Ty jesteś nienormalna, ty jesteś podejrzliwa. Ty jesteś podejrzliwa. I przesuwają granice. I potem każda granica takiej intymności jest po prostu przesuwana. I co jest ważne też, bardzo zagarniają taką osobę dla siebie. Tak naprawdę są na wyłączność, nie? To jest tak, jak one są tym Bogiem na ołtarzu, a ktoś ma siedzieć i po prostu uwielbiać i jakby zasypywać tą straszną dziurę braku miłości, która powstała po prostu w dzieciństwie, prawda? Bo przecież to wiadomo, że się skądś bierze, nikt się taki nie rodzi. A z drugiej strony żaden człowiek nie jest w stanie w jakiejś tam relacji w tym pomóc, prawda? To trzeba po prostu podjąć już jakieś naprawdę konkretne kroki, żeby z tego wyjść. 9. punkt to jest to. Narcyz zawsze się czuje poza regułami. Czyli jeżeli ty mówisz, że nie, to on myśli sobie, to może nie jest dla wszystkich, ale ja... Dla mnie to nie jest nie. Dla niego nie, to jest wręcz wezwanie, nie? Dlatego też w sytuacjach, na przykład jak ty się z nim rozwodzisz, czy ktokolwiek nie zrywa taką relację, no to co jest ten revenge wtedy, nie? I jest cała strategia, a ja ci pokażę, będzie na moje, to będzie na moje, ja cię obstawię, nie? I to jest takie aż po prostu nieludzko, zimne i wykalkulowane, nie? Aż takie, aż człowieka to zmrozi po prostu, nie? Mrozi. No i oczywiście używają ludzi, no bo to jest oczywiste, że jeżeli nie umieją nawiązać głębokich relacji, no to co robią? No, wszyscy są pionkami. I wtedy kto jest pionkiem? Małżonek, dzieci jak są rozgrywane, nie? Żeby mieć jakieś dziecko dla siebie, każde dziecko tylko dla siebie, tą wyłączność, nie? Czyli na przykład skłócają dzieci ze sobą po to, żeby mieć tą wyłączność, żeby mieć to poczucie tej kontroli i tego wszystkiego.
to jest po prostu niebywałe. Każdy, kto miał z tym do czynienia, to wie, że naprawdę potrafią działać niebywale skutecznie. Co z nimi zrobić? No więc tak jak mówiłam w filmiku o toksycznych ludziach, wszystkich toksycznych ludzi trzeba wywalić z życia, jeśli się tylko da. Tak? Dwa. Jeżeli już mamy ich w życiu, no to trzeba obniżać po prostu koszty funkcjonowania z nimi przez to, że absolutnie nie mówimy ich żadnych personalnych rzeczy, a w przypadku narcyza nie dajemy mu prawa, odbijamy go na wejściu, jeżeli już go rozpoznaliśmy, kiedy on próbuje z tą swoją manipulacją i tym takim przekonywaniem i tym jestem taki cudowny, albo jestem taki okropny, albo jestem taki skrzywdzony, albo jestem taki wspaniały, on wchodzi w twoje życie, po prostu na początku powiedzieć nie. Oczywiście można wykazywać też zrozumienie dla jego odczuć, nie? Że on, jak ty możesz w ten sposób? Można powiedzieć, wiesz, ja rozumiem twój gniew, ale to nie jest część mojego życia. I trzeba to komunikować nie tylko w słowach, bo wiecie, mówisz, nie mówisz, komunikujesz. Po prostu muszą być bardzo jasne komunikaty, a ponieważ, wiecie, no każdy toksyczny człowiek czymś się żywi. Tutaj on się żywi uwagą, twoją uwagą. Więc jeżeli nie będzie miał konsekwentnie tej uwagi, no to pójdzie do kogoś innego. To jest po prostu najprostsza rzecz, którą można zrobić. No i trzecia rzecz, którą bym na pewno polecała, to jest to. Zawsze trzeba mieć szersze grono przyjaciół, bo bardzo częsty błąd, który popełniają zwłaszcza młode kobiety, to jest to, że mam takiego cudownego faceta, zrywają wszystkie przyjaźnie, zrywają wszystkie więzi, które się działy po drodze i teraz on, i teraz my, i my, i my, i my. I wtedy jak wpadniesz w pułapkę w narcyza, to nawet nie wiesz, kiedy takie rzeczy się dzieją. Zaczynasz wątpić w siebie i wtedy jest dopiero pasztet. Dlatego dobrze jest mieć znajomych, którzy i przyjaciół, gdzie po prostu wchodzisz i coś jest nie halo i ty mówisz, wiesz co, on powiedział, że to nienormalne. A to było tak, tak, tak. I ktoś powie, no wiesz co, rzeczywiście, nie? Tutaj jest coś nie halo, coś tutaj jest nie tak. Bo narcyz po prostu chce, żebyśmy my zwątpili w swoje poglądy, swoją ocenę sytuacji i wtedy on jest zachwycony. Dlaczego? Bo on jest ten najmądrzejszy i on jest po prostu górą. W TED Talk ostatnio właśnie oglądałam bardzo fajny taki filmik, który chciałabym polecić. Takiej kobiety, która się nazywa Angel Leve. Pisze to pod filmikiem, bo ona właśnie opowiadała o życiu z matką, która była narcyzem. Krótka wypowiedź, oczywiście po angielsku, ale po prostu fenomenalnie pokazuje, co to znaczy być wychowanym i jakie mechanizmy ona wytworzyła, żeby przeżyć. Między innymi pisała pamiętnik. Ja was, zachęcam was do pisania pamiętników. Są różne rodzaje, niedługo nagram na ten temat filmik. Ale ona zaczęła pisać swój pamiętnik, w którym opisywała swój odbiór tej całej sytuacji, zresztą arcykoszmarnej. I to było bardzo ciekawe, że właśnie dzisiaj wie, że dzięki temu przetrwała ten cały napór psychiczny, w którym żyła, bo po prostu znalazła wyjście dla tej sytuacji, znalazła takie narzędzie, które korespondowało z jej wnętrzem, prawda? Z jej sercem, z jej duszą. To na tyle. Łapka w górę. Cześć, trzymajcie się. Hej!